Nie wiem, czy oglądałeś na filmie, nie? Znaczy na internecie, czy oglądałeś? Wiesz, jest Ewangelia, film nowy, Ewangelia Judasa, Ewangelia tylko do Jezusa i Magdaleny? Tak, tak, no ja to znam, to różne są, wiesz, podejścia do tego, ale myślę, że ty jako ewangeliczka to chyba nie masz zresztą problemu z Ewangeliami, powinnaś czytać raczej to. Nie, no ja czytam Biblię, ja nie mam problemu, bo ja... Słuchaj, nie należy do żadnego kościoła. Ale ty ja... powinnaś raczej też Mareczka tego nawracać, wziąć Ewangelię i mu czytać jako kobieta święta, która jest bliżej Biblii, tego psychicznie chorego Mareczka powinnaś troszeczkę nawracać. No on się już nie, słuchaj, on się nie zmieni, jak on mi zresztą, słuchaj, powiedział, że on tylko ze świadkami się zadawał po to, żeby mieć korzyści, żeby mu kupowali jedzenie, to wiemy, co to już się za ziółko, rozumiesz? Nie będę walczyć, ale tak że... było, ale tak było, żeby jedzenie, ale jeszcze miał meble i miał jeszcze i w kuchni meble, miał jeszcze i to, tej Janeczki Sobieskiej, co Krawcowa umarła, ale jeszcze ja mówię, zobacz Mareczku, ty źle zrobiłeś, bo ona się połączyła z tymi córkami, co kiedyś były wykluczone ze zboru, pobudowała willę daleko, gdzieś tam Zalew Zegrzyński i wyssały wszystkie pieniądze, zresztą jako od swojej matki, ale ile ty byś miał od niej pieniędzy, bo ona ciebie wyciągnęła z tego wariatkowa, z Piaseczna, od tych debili, psychicznie chorych dzieci i gdybyś ty obciążył ją, żeby ja, na jej konto, w sensie takim, no mówić, żebyś rozumiał, o co chodzi, wejść, że to jest twoja matka, to byś miał prawo, a on był tam na policji, mu powiedzieli, proszę pana, to już jest wszystko po jakimś czasie, my już nic tutaj nie możemy zrobić i już. No wiesz, jakiś podział majątku nastąpił, to już niczego nie zmieni, nie? Nie podział majątku, tylko ona umarła, bo ona umarła gdzieś, no, chyba na zawał serca w szpitalu, była sama, no jej mąż już zmarł, to ten świadek Jehowy, ja go znam, bo on miał tutaj 20 lat starszą żonę Julę, ona w czwartki wydawała mi tutaj obiady, jej się ręce trzęsły, ona była babą herszt i myślała, że do końca życia tak będzie, przynosiła mi obiady, jej ręce się trzęsły, a jej Maria Jan mówił, że oni wszyscy siedzieli w latach 50. przez Glempa w więzieniu, w latach 50. Świadkowie Jehowy i pokazywał mi na zdjęciu salę Królestwa, róg Chorzy i Marszałkowskiej i potem jak ta Jula umarła 20 lat starsza, tutaj na Waszyngtona 20, to ta Janeczka Sobieska, ta, co wzięła Mareczka, wyszła za niego, ale ona była bardzo długo sama i wyszła i ten Marian umarł, potem Janeczka w szpitalu na zawał serca umarła, ale już tam jak pobudowała willę niepotrzebnie za ten swój majątek, jak była Krawcową, jak brała duże pieniędzy, ściągała z ludzi, co nawet świeckie kobiety się dziwiły, że jak na Świadka Jehowy, to ona za dużo pieniędzy bierze i długo trzeba czekać, bo ona tu robi i 50 razy do przymiarki się, no ale Mareczek mógł ten majątek wziąć i co on taki chytry? Dobrze, ale jeżeli ona miała dzieci swoje, ta Janeczka, tak? Tak, ale ona już po 30 lat, naprawdę, ona długo nie była z nimi i to można byłoby to odpuścić. Mareczek głupi jest, bo ona ze 30 lat, ona już była sama bardzo długo bez męża. Jak te córki się porodziły, pojechały pod Olsztyn i w ogóle tu w Warszawie nie mieszkały, a potem ona się zgodziła z nimi budować willę i tutaj gdzieś na Marysinku, potem Zalew Zegrzyński, Mareczek tam jeździł, jej nawet kupował. Coś tam, no to z racji tego, że on się tam nawet nią opiekował, no ale on był na policji, bo on obrażony, że jemu zabrali, wiesz, majątek, on jest pokrzywdzony, a policjant powiedział, my już nic nie możemy zrobić, bo ona umarła po prostu. No dobrze, ale jest jeszcze jedna rzecz, że to nie jest jego matka rodzona, także jeżeli ona wiedziała, jaki Mareczek jest, rozumiesz? No. I nie przypisała mu nic w spadku, czyli nic mu się nie należało. Tak. Jeżeli ona widziała, że Mareczek ponił pieniądze na alkohol i tylko jest żądny zysku, rozumiesz? No. Czyli przepisała córkom i swoim dzieciom i Mareczek nie ma do tego prawa, bo nie jest dzieckiem rodzonym, rozumiesz? Oczywiście, no to ja wiem o tym, to ja wiem I dzieci normalnie prawdziwe, czyli tej matki, rozumiesz? No. Mają prawo go z majątku wykluczyć, rozumiesz? Tak. Dlatego, że Mareczek nie ma żadnych praw do majątku. Jeżeli ona dobrowolnie czegokolwiek mu przepisała, to on nie ma żadnych praw do majątku. No nie ma, oczywiście, że nie ma.
No to się nikt on sobie nie robi nadziei. W związku z Syrią Unia zagraża wiecie, to samo to jak rodzice przykładowo czegoś mi nie przepiszą, to ja tam przykładowo niczego nie chcę, nie? A po drugie ja tam nie chcę mieszkać, dlatego u rodziców, dlatego powiedział, że ja tam mieszkać nie będę, nie? Ja się po prostu, wiesz, mam tam najgorsze wszystko, ale tam po prostu nie mieszka, bo po prostu nie chcę, nie pasuje mi. Ale co innego mi mówisz, jakby to była osoba obca, a jakby to była ja, czyli mam jakieś tam prawa, nie? No oczywiście. I zobacz, jestem córką i nie roszczę sobie żadnych praw do podziału majątku, a tym bardziej Mareczek, osoba obca. Nie ma ale zobacz, jaki on niby taki mądry był, inteligentny i nawet, wiesz, on to ukrył, że on tutaj był na Gruzińskiej 6 w szpitalu jako psychicznie chora osoba, bo to było w potrzebie, żeby taką tę rentę załatwić, to on tutaj musiał być w 2,5 miesiąca w szpitalu, żeby oni te psycholodzy, żeby te badania mu zrobili jako człowiekowi psychicznie choremu od dziecka, bo to przecież były, on miał kolegów ze zespołem Downa po prostu i po prostu nawet mnie tu ciągnął na Wigilię, na Gruzińską 6 i te profesorki, to znaczy psycholożki, bo to jest szpital dziennego pobytu, tu nawet obiad i śniadanie masz, ale tu jakie są święta, to jest ogromna wyżerka i tu Mareczek mnie ciągnął, bo on tutaj znał ten szpital na Gruzińskiej 6 i nikt nic nie wie, on tak zakręcił, że on jest głupio chytry, najmądrzejszy i że on nie jest psychiczny, tylko ty jesteś psychiczna, ja, każdy i jeszcze i Dawidek, wiesz o każdym, no. Tutaj, wiesz, Dawid ma skończoną szkołę średnią i pracuje i nie lata po opiekach, nie lata po lekarzach, nie żebra. A no więc widzisz, ale słuchaj, bo to jemu nie o to chodziło, że to są psychicznie chorzy, czy że nie psychicznie, tylko chodziło o okazję, jedną z wielu okazji, że gdzieś coś można dostać, nabrać, oszukać, wyżebrać po prostu, wiesz. No, ja wiem, ale wiesz, takie wyłudzanie, jak ktoś na tym złapie i po prostu to jest paragraf. No jest paragraf, a ja go postraszyłam, że tutaj ta biegły sądowy, ta Lipska, to ciebie załatwi, bo on gdyby Ewka ciebie wziął tu, zapisał do tego szpitala na Gruzińskiej, to tak łatwo nie jest, ale tutaj z jednym lekarzem porozmawiać z drugim, no to ciebie zapiszą na przykład na 2,5 miesiąca. Co pani chce? Pani chce się przebadać, pani chce sobie humor poprawić, proszę bardzo, będą wyniki badań i potem pani na Andersa 5 staje na komisję i te badania plus i to, co pani powie i wtedy pani dostaje rentę. I on wtedy, jak ty już dostaniesz rentę, a że byłaś w tym szpitalu psychiatrycznym, to on z siebie zrobi głupio chytrego, najmądrzejszego, a że ty jesteś wariatką, bo to... A tutaj okazuje się, że w tym szpitalu była taka pani Bożenka, która sprzątała na bloku i na nią wszyscy huzia na juzia, czemu tak brudno. A ona powiedziała, to ja w ogóle nie będę sprzątać i poszła tutaj do tego szpitala, się dostała, 2,5 miesiąca chodziła na zajęcia, nic nie robiła i dostała potem 2 razy więcej pieniędzy za nierobienie nic. I tak zrobiła cały blok w konia, zwykła pani Bożenka, która nie była jakąś tam, wiesz, no debilką jak Mareczek, tylko ona miała depresję, że jak ktoś na nią krzyczał, to ona się czuła wtedy źle, rozumiesz? I ona miała prawo dostać rentę. Tak, to jest zwykła depresja i taka jedna tutaj też była dziewczyna, co nie mogła do Białego Stoku pojechać na Melchiory. Mareczek wtedy jechał, proszę ciebie, bo to jest więcej jak 100 kilometrów. Ona mówi, Małgosia na rowerze przyjechała nas pod radio. 2 autokary były pożegnać. Mówi, ja nie mogę więcej pojechać jak też z tego szpitala. Ja nie mogę więcej jak 100 kilometrów, bo ja wam zrobię problemy. Ja mówię, no jakie problemy? Będziemy ciebie trzymać za ręce. Ale ona ma depresję, rozumiesz? Że jest jakaś za daleko, że jest samotna, że ktoś chce ją zamordować. Może ma jakieś przeżycia w związku z tym już wcześniejsze, nie wiem, ale są różnego rodzaju depresje i ludzie sobie załatwiają rentę, nic nie robią i dostają 2 razy więcej pieniędzy. Ja znam to. No. Ale słuchaj, przyjdzie czas, to się skończy, bo młodzi się buntują, pracują, płacą podatki, rozumiesz? No. I młodzi nie chcą płacić podatków właśnie na takich ludzi. I wiesz, może jaka kiedyś byś nawet ustawa? No. Że jeżeli ktoś jest psychicznie chory i nie może pracować,
chcieli jego miejsce w zakładzie psychiatrycznym, rozumiesz o co chodzi? Ale to wiesz, takie zapędy miał i Hitler i tak dalej, ale nie wiem czy ty wiesz, Ewka, że teraz jak już ta Unia Europejska, o której sama zaczęłaś gdakać, to teraz Unia Europejska odnośnie ludzi, którzy mają stres, różne takie, tych chorób jest bardzo dużo, to są bardzo wysokie standardy, rozumiesz? I tutaj ta Lidka Lipska, która chodzi po tych instytucjach, to ona, jak ona wyżebruje, że ona jako osoba niepełnosprawna, proszę ciebie, ona narzeka, że tu nie ma poręczy, tu nie ma podejścia, tu nie ma windy, a powinna być. Ale słuchaj, to nie jest jej mieszkanie, rozumiesz? No. Nie jest jej mieszkanie i do mieszkania czwartego piętra, rozumiesz? No. Winda nie musi być, nie musi być. Nie zna się na prawie, a pierdoli o Chopinie i wiadomo, no tak, pierdolenie o Chopinie nie wie o co chodzi. To powiedz starej, grubej idiotce, że do czwartego piętra, zgodnie z prawem lokalowym, windy nie musi być. Może być winda dźwigowa dla przewożenia towaru, ale jak jest duży blok, rozumiesz, typu meble, zwierzeć, rozumiesz, ale winda osobowa nie musi być, może być, a bo w starych blokach nie ma, dopiero takie windy od do czwartego piętra budują w nowych blokach, ale teraz się czteropiętrowe bloki nie opłaci budować, zazwyczaj budują 10-piętrowe, rozumiesz? Słuchaj, to jest taka nudna baba skandaliska, że poszła do Biblioteki Narodowej i tam wchodzi na przykład tak, z parasolką. I ten ochroniarz mówi, nie, że bez parasolki. Ona zrobiła taki skandal, wezwała dyrektora, na infolinię weszła, że parasolka to jest dla niej, zastępuje laskę. I wiesz, z tego powodu, czy z tamtego i ona... No. Taka to na laskę? Tak. Żebraczką po prostu, jest zwykłą żebraczką. No bo jest. Bo jeżeli jest chora i nie może chodzić, to chyba ochrona się rozróżnia. Laska, a parasolka z laską może wejść. A z parasolką, ze względu na czystość, nie musi wejść. Bo przykładowo jak chodzisz do innych bibliotek, to masz worki na parasolki, rozumiesz? I chowasz do tego worka i są szafki. I przykładowo, nie wiem czy byłeś teraz na placu Konstytucji w tej nowej bibliotece, rozumiesz? No i co tam? I tam są szafki. No on tam był, słuchaj. A ja też tam byłam, tam wspaniale jest. Tylko mi się nie podoba, bo te komputery nie wiadomo, które mają katalogi, a niektóre mają internet. I tam nie jest to napisane. Ja raz tam chciałam pisać, wzięłam adres e-mailowy, ale machnęłam na to ręką. Ja mam tutaj, wczoraj 12 godzin siedziałam w buwie, tak 3-4 godziny, 4 komputery obróciłam w jednym i tym samym czasie, za 12 godzin, 1000 filmów rzuciłam, mam to wszystko gdzieś. A tam bym 4 dni musiała za to siedzieć i tam patrzeć, który ma internet, a który ma katalogi, a tam trzeba, większość komputerów to się stoi, wiesz? Tak, ale tam pracownik ci mówi, jaki komputer to... Mówi, ale słuchaj, to trzeba pokazać. No. Ale tam w bibliotece nawet jak robisz ksero czy cokolwiek, dostajesz kartę, ładujesz tę kartę i wszystko operujesz kartą, że tam nie ma pieniędzy, bo idziesz przykładowo do... Mówię też, ja wiem, to jest dramat, słuchaj. No ale wiesz, jak ktoś chodzi, to wie, jak ktoś chodzi, to wie. Nie, to jest bardzo dobre, bo wkładasz kartę i sobie możesz sterować wszystko sam, rozumiesz? No. Bez pracownika. To nie jest utrudniające, to jest bardzo dobre. Ja wiem, bo ja w Łowie też to robiłam, wiesz, Mareczek nawet nie miał tego tuszu, bo żeśmy odbijały do sądu z karty pamięci z telefonu, wiesz, nic nie można było zrobić. Poszłam tam do Łowu, zapłaciłam 5 zł, tam było dużo mniej kartek, jeszcze tam mi jakoś tak ze 2 złote zostało, ale to jest taka karta, którą się doładowuje, dałam to do sądu, odbiło mi się na ksero i było dzień za późno przez tego głupiego Mareczka. Także ty tam się nie daj, bo ten Mareczek mówi, że ty jesteś psychicznie chora, że z siebie, z tobą się nie może umówić, ty się nie daj jemu tak, wiesz, oskarżać, dać.
że umawiał się z tobą, miałaś przyjść, nie przyszłaś, albo tam, że jakieś tam 35 zł miałaś dać, nie dałaś. Ja mówię, słuchaj Marek, no a cóż to jest te 35 zł? Chcesz, to ja ci mogę dać tu 40 zł. Cóż to jest 35 zł? Przecież jak ktoś nie ma, to ty weź nie pieprz, tylko jak trzeba być gościnnym, to trzeba dać zjeść. Jak trzeba wyprać, można wyprać. Jak nie możesz, to nie przyjmuj, no nie możesz, nie masz pieniędzy, nie masz prądu, nie masz wody, nie masz nic. Ale nie można tak, wiesz, oszukiwać, że to 290 zł na oręcz, a tu jakieś 40. Jak on się o tym dowiedział, że ja się o tym dowiedziałam, jak był wściekły, bo on myślał, że ja może adresu e-mailowego nie umiem, wiesz, odczytać, jak ja tu dawno chodzę na internecie. Powiedziałam, że mam laptop Lenovo. Jak on się zdziwił, że ja tu mam laptop Lenovo, jakiś głupi jest. Sama widziałaś, no. Nie, bo on, no słuchaj, Marek uważa, że on ma laptop, rozumiesz? No. To, że jest najmądrzejszy. No tak, no to głupio chytry najmądrzejszy. Ja ci mówię, że takie, co jest głupio chytre, no to musi być najmądrzejsze przecież. A ja mu powiedziałam, Marek, zanim ty miałeś, wtedy, kiedy ja miałam laptopa, to ty jeszcze o nim nawet nie marzyłeś. A no właśnie. No to ja już nie mam laptopa. A kim ja jestem, to ja się ci wcale ani tłumaczyć, ani ujawniać się nie muszę. A no więc widzisz, że twój Dawidek nawet nie marzył. Ale teraz wy macie w domu i laptop, ale nie musicie mieć też, bo w bibliotece można dużo więcej, tam taki Andrzej Kołakowski siedzi w buwie i my tam wszyscy siedzimy i do 22 teraz mamy bardzo szybko chodzące komputery, że nawet ten w domu, to ja nawet nie włączałam wczoraj, jak przyszłam w nocy, nie włączałam tego laptopa, bo ja zrobiłam za dużo i wszystko to, co chciałam, bardzo szybko chodzące, mają internet, także ten Mareczek niech się pocałuje w dupę. A po drugie, jak ja Mareczkowi powiedziałam, że ja przykładowo z telefonu, z internetu, bo ja mam telewizor 32-calowy, rozumiesz? No. I mam podłączenie telewizora pod telefon, rozumiesz, czyli to złącza, nie? No. I przykładowo biorę sobie internet i podłączam z telefonu i na ekranie telewizora to oglądam filmy z YouTube'a, to się jemu mózg zwracowo, bo może on nawet o tym pojęcia nie ma. No nie ma pojęcia, ale zauważyła Siewka, że jemu dobrze jest, że jemu jest wygodnie jako osobie z zespołem Downa, byciem debilem i sobie dawać radę z tym, a to tamtym, i on sobie myśli, że kogoś nabrał. Ta Litka Lipska, wiesz, weszła do tej Biblioteki Narodowej, bo jej tam darowali, no z parasolką jako laską, ja myślę, że jej darowali, bo tak naprawdę mógłby jej nie wpuścić i niech sobie idzie do prezydenta, niech się, ale ją wpuścili, bo żałowali starej wiedźmy. Ale posłuchaj, to miejsca, gdzie ona musi uszanować regulamin, jeżeli nie pasuje, to nie. Ale ona nie musi uszanować, bo ona ma umysł Mareczka, jej się należy, ona jest najważniejsza, ona jest najmądrzejsza, głupio chytra najmądrzejsza. Słuchaj, przykładowo w bibliotece na Koszykowej jest ochrona, rozumiesz? I jeżeli nie pasuje, ochrona się może wyprosić. I ona może składać skargi do Pana Boga, jak jest regulamin, to każdy się regulaminu no, oczywiście. Musi wstrzymać, rozumiesz? I ona nie jest osobą, wiesz, boską, żeby nie trzymała się tego regulaminu. Oczywiście. Jedynie to, wiesz, może być dzieckiem diabła, bo inaczej to nazwać nie można. No jest. No właśnie. Ale słuchaj, Ewka, bo ja nie wiem, czy ty masz ADHD, ale ona ma ADHD. To jest coś takiego, że ona od dziecka była nadpobudliwa i nawet rodzice, ojciec nie wiedział, co za córkę on ma. Co to się urodziło? Diabeł? Pół diabeł. Nadpobudliwy człowiek to jest, słuchaj, ADHD w jej wieku takiej choroby nazwy nie było, bo ADHD to dopiero choroba jest z lat 90. No tak, ale ona teraz mówi sobie, wiesz, no. Ona sobie ułożyła te określenia, różne nomenklaturę nazw i teraz tak sobie mówi, że ona ma ADHD. No. ADHD to jest choroba z lat 90. Tak. I to jest jej choroba pokolenia. Nikt nie wciska kitu, to słuchaj, to są dzieci nadpobudliwe, którzy mają dużo energii. Tak, oczywiście. Dużo energii, przykładowo, i nie mogą usiedzieć w szkole 45 minut. Rozumiesz, tak, o co chodzi? Ale to schodzą dzieci do psychologa i mają specjalne pisma, rozumiesz? Przykładowo, że nawet jak jest w klasie na lekcji,
prawda? Że jeżeli nie może usiedzieć, to może sobie pochodzić. Rozumiem, że pochodzi, no. Ale to są specjalne pisma od psychologów, od różnych lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli jest chora, to niech się pan powiedzieć, jak sobie tak. Jeżeli jest psychicznie chora i jej wszystko należy, to niech idzie do zakładu psychiatrycznego i się należą im psychotropy. Oczywiście. Żeby była nieuciążliwa dla społeczeństwa. Oczywiście. A nic się jej nie należy, bo nie ma w paragrafie, że jej się należy. Należy w konstytucji się tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka i tak dalej i się zapozna z przepisami konstytucji, a wtedy niech powie, co się jej należy. Należy również jej się dobrze. Należy pracować, płacić podatki, właśnie. Z czasem przepracowanym się należy emerytura, a nie należy się jej renta. Renta może dostać, nie musi dostać, rozumiesz? No. Ale to taki typ ludzi. Nic nie dała, a chce mieć wszystko. Ale pierwszy coś trzeba państwu dać, tak, żeby coś dostać. Oczywiście. Trzeba pracować, żeby dostać później coś. Oczywiście. A czy ona ma pojęcie, co to znaczy praca? Zobacz, ja mam chory kręgosłup i pracuję, nie? No. Zobacz, ile ludzi ze mną, którzy są chorzy, przykładowo ma jakieś tam dysfunkcje kręgosłupa i tak dalej, właśnie, i pracują. No. To masz na przykład, jeżeli nie jesteś chory, to masz dłuższą przerwę, rozumiesz? Mm-hmm. Albo masz dwie przerwy w ciągu pracy, nie? Tak. Przykładowo w ciągu 10 godzin mam dwie przerwy, ze względu, że ja potrzebuję się rozchodzić, rozumiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Chciałem rozchodzić się, napić i tak dalej. Ale to nie znaczy, że mi się wszystko należy. Po prostu są takie czasy. Słuchaj, jedno mi się z komuny podoba, co to przyszło do demokracji, rozumiesz? No, no. Pracujesz, to masz, nie pracujesz, nie masz. Bo za komuny właśnie by takie jak Litka gówno robiły, a wszystko mieli, rozumiesz? Tak, tak. A ludzie młodzi, którzy pracowali, gówno mieli i nic nie należało, rozumiesz? To jest taka roszcząca kobieta, dziecko komuny, że gówno zrobiła, a wszystko miała, rozumiesz? Czyli symulowała na lekarza, szła to, dawała pieniądze do książeczki zdrowia, rozumiesz? Tak. I za free dostawała zwolnienia i więcej na L4 przebyła, jak przepracowała. Rozumiesz? I ona orientowała się dobrze, teraz się orientuje w tych grantach, co ona tu może z Unii Europejskiej dać na jakieś, ona tu firmy zakłada. Słuchaj, przecież będziemy miały teraz Muzeum Jazzu, nową firmę, ale Muzeum Jazzu będzie organizowało nasze występy po hotelach. Ja będę z Martą Dobosz też śpiewała, a to tu, a to tam. Będą koncerty, słuchaj, będziemy brały pieniądze. I Muzeum Jazzu też, które dopiero co zaczęło funkcjonować. No także te znane nazwiska, bo ty jeszcze może nawet nie wiesz, Muzeum Jazzu, kto jest dyrektorem, czy kto może będzie. Ale my będziemy występować po hotelach z ramach zaistnienia działalności Muzeum Jazzu. Także ona tu pozałatwiała dużo takich może dobrych rzeczy też po drodze. Ale ona ma fatalny charakter. Na razie to chciwość, choroba to jest. No. Słuchaj, żeby mieć firmę, żeby mieć, trzeba się zarejestrować w urzędzie. No. Jeżeli mieć jakąś firmę inną, trzeba instytucję zarejestrować w sądzie i na otwarcie instytucji daje zezwolenie sąd, rozumiesz? A ja się na tych sprawach znam i nie. No widzisz, oczywiście, nie daj się Mareczkowi, żeby za wariatkę u niego robiła, bo on mówi, o, przychodzi taka, wiesz, taka z Dawidkiem, ja mówię, ale kiedy ona to była? Och, miała być i wcale nie była. O, mam igłę z Witkopa, znalazło mi się, bo wisi, szukam, gdzie to jest. No, słuchajcie, Dawid Mareczki to w ogóle nie chce rozmawiać. Dawid czasami przychodzi ze mną do Mareczka, tylko ze względu na mnie tolerował wizytę u Mareczka, na mnie, ale on by naprawdę, gdyby miał a ja wiem, ja jego znam, bo wiesz, on z matką to się inaczej czuje, że to zamknął przecież normalnie, on z matką to się inaczej czuje, to ja wiem o tym, no. Ale Mareczek ma pociąg seksualny, no. Pedofilski i po prostu Marek zwraca uwagę na jego ciało, rozumiesz? No.
na jego ciało, a tam, gdzie słodzy mężczyzna, jego to krępuje. Bo gdyby na ciało zwróciła uwagę kobieta, to jest normalne. Jeżeli zwraca uwagę mężczyzna na ciało... Ale Mareczek ma 45 lat, czy ile? Ale posłuchaj, i Mareczek chciał Dawidowi zaproponować, nie, że może zarobić dużo pieniędzy, ja mogę nawet takie pismo złożyć na policję, gdziekolwiek, że zaproponował mu sprzedaż, handel żywym towarem. Ewka, słuchaj, to tobie nic nie da, to jego wezmą za psychicznie chorego, bo przecież ten Dawidek jest dorosły. Nie. Ale za psychicznie chorego jego na pewno wezmą, bo on nie jest wariatem. Posłuchaj, wariatem to jest jedno, ale policja go będzie miała już na uwadze w rejestrze komputerowym zboczeńców, rozumiesz? I będzie w rejestrze komputerowym, jak w razie by cokolwiek się stało, tak, takie to on winny. Sytuacje, to Mareczek pójdzie na czarną listę jako pierwszy. No Mareczek, tak. Mareczek o wielu rzeczach nie ma pojęcia, bo ja Mareczkowi powiedziałam, że kiedyś w policji pracowałam, rozumiesz? No. I znam te tematy, znam te klimaty. I Mareczek się trochę mnie boi, bo ja powiedziałam, że w policji pracowałam. Ale nie zaprzeczyłam tego, nie potwierdziłam. On się boi, tak. Jak tylko coś takiego powie, to on się boi. Mareczek się boi. No ci mówię, że uciekł do samochodu. Widział, że tu policja legitymuje, no to widziała dwóch. A on spieprzył do samochodu, przecież na pętli stoi, to daleko nie pojedzie, nie ucieknie. Głupi jak, nie wiem, chyba wypił ze dwa wina. Ja mówię, proszę pana, on ma zespół Down. On się uśmiechnął, ale to tak jak Mareczek nie widział, bo wiesz, bo jakby tak przy Mareczku, to on się na wszystko obraża, wiesz, czy dosłownie, czy niedosłownie, bo nie ma tego artyzmu w sobie. No. Posłuchaj, Mareczek na wszystko się obraża, a szczególnie Mareczek się nie boi, ze względu, że ja mam wiedzę, rozumiesz? I Dawid ma również wiedzę, i Dawid nie chce z nim w ogóle dyskutować. Bo słuchaj, Dawid ma wiedzę komputerową i tak dalej, rozumiesz? I nieraz Mareczek mi rzeczy sprzeczne z tym, co ale wiesz, to jest twój Dawidek, kto mi wtedy ten telefon włączył od razu, a Mareczek się głowił, nie wiedział, o co tu chodzi. Bo on raczej nie wie, Mareczek. A ja prędzej sama gdzieś coś nacisnę. Mnie Dawidku, weź mi tu zrób, bo mnie to denerwuje. A Dawidek od razu mi odblokował telefon. No, i zrobił ci naprawił telefon, nie? No. Ile to było? 5 minut i miałeś naprawiony telefon. Tak, mniej nawet. A ten, wiesz, nie wiedział, o co chodzi, bo on nie wie. On jest po prostu wariat po 4 kursach komputerowych, bo ty jeszcze tego nie wiesz. On chodził na kursy komputerowe i po prostu myślał, że będzie kosa, a to nie jest tak. Jak on nie ma tej spostrzegawczości, to jego i te kursy, jemu nic to nie da. Właśnie dobrze z komputerem trzeba się wychować, mieć spostrzegawczość. No. A Dawid wychował z komputerem i ma spostrzegawczość i znajomość komputera. Rozumiem? Ale Mareczek się patrzy na mnie, bo wiesz, bo mnie ten Laskowski, wczoraj w internecie Laskowski pokazuje ten, co nie żyje, swój dowód i PESEL. Ten Laskowski mnie tutaj tak parę razy tylko pokazał i na przykład to było już kiedyś, parę lat temu, a mi dużo nie trzeba, ja sobie się domyślę, ja potem wiesz, a Mareczek tak trzymał ten komputer w tajemnicy, żeby tu nawet nie zaglądać, to żeś ty tam zaglądała, to ogólnie te filmy puszczał. Ale co on tu robi, żeby tu nikt nie zaglądał, bo on tu w ogóle najmądrzejszy jest i że ten komputer jest tylko jakby tylko dla niego stworzony. Takie ma pomysły. Angela Merkel mówi. Słuchaj, ja mu powiedziałam, tak jak ty masz teraz komputer, to ty nawet o komputerze nie marzyłeś. Ja przykładowo... Tak, Mareczek nic nie widział, głupi jak tabaka w rogu. No, i ja mu powiedziałam, słuchaj, ja z YouTube'a do telewizji nie mam, nie płacę, bo telewizja jest mi niepotrzebna. Jak ja mam ochotę się rozłożyć, to kable z telefonu do telewizora podłączam i sobie głośniki, rozumiesz? No. Słucham oczywiście. I z telewizora sobie filmy z YouTube'a oglądam. A ty, ja bym nie ma zielonego pojęcia i chcesz mnie pouczać. Ja mówię, daleko stąd jest do mnie, ja mówię, ja może nie mam takiej znajomości komputera. No bo on jest po 4 kursach komputerowych, to przecież musi. No, 2 zdania tutaj przeczytać właśnie z tego dokumentu. Coś gadasz? Jak to się będziemy, jak Unia Europejska na chwilę obecną podchodzi do Rosji. Tak, jest powiedziane, podczas kolacji przeprowadzimy strategiczną dyskusję o Rosji. Dalej musimy mieć na uwadze decyzje, które będziemy musieli podjąć w grudniu. Głównym atutem w relacjach z Rosją pozostaje nasza jedność. No.
i chcę ten język dyplomatyczny. Dawid go przekakuje z wiedzą i Szymaruszek wtedy denerwuje i się kłóci z Dawidem, rozumiesz? Tak, no. Że są podziały. Szukam kabla, kurczę, bo ten telefon się rozładowuje. No, to ja myślałem, że u mnie tu się coś rozładowało, no dobrze. No Ewka, to ty przyjedź tutaj, tą Litkę będziemy teraz żonę Mareczka tu kształcić. No to ja może jutro rano wstawię, to pogadamy, wiesz? Ale dobrze, ale słuchaj, gdybyś na przykład w sobotę przyszła, to ona w sobotę wychodzi tak o pierwszej, o drugiej, trzeciej, w niedzielę gdybyś przyszła. Ona wychodzi o pierwszej, o drugiej, bo ona do takiej Joanny tu chodzi, koleżanki ze szkoły podstawowej i ona ją karmi. Koleżanka jej obiady gotuje i ona jeszcze jakoś tam funkcjonuje, bo naprawdę nie ma nic tych pieniędzy. Słuchaj, ja czy mam, czy nie ma, to mnie nie obchodzi. Ja jej sponsorować nie będę, bo nie muszę, nie? No, ja no. Nawet tej kobiety nie znam. Zresztą ja na nierobów komunistycznych nie będę pracowała. Ale wiesz, tam nie robię jak nie robię, ale ona ma, tak jak ona mówi, to ja dzisiaj ją opieprzyłam, że ona tylko o sobie myśli, tu chce coś, miałaś przyjechać tutaj sprawy spadkowe, ja wiem, że to nie codziennie trzeba do sądu chodzić, ale mogłabyś tam podejść, popatrzeć, nawet dawałam na telefonie, jest infolinia, co tam jeszcze trzeba i gdzieś nagle trzeba będzie zadziałać, bo tutaj rzecznik praw ochrony wystąpi jako prokurator, ale to na sądzie, jak będzie w danym czasie, ale ona swoje interesy, jakie ma interesy, człowieku? No w języku dyplomatycznym to oznacza, że... Wiesz, jak ona ma interesy? No. Czy powiem, ma interesy takie, że ma podpisany dożywotni układ, rozumiesz, z kiblem i ze spódzką klozetową. No tak, tak, bo ja to nawet widziałam podpis jej, tak. Na tym, no właśnie, to możesz mi powiedzieć, że ona ma dożywotni układ podpisany z kiblem i ze spódzką do kibla. Tak, tak, klozetową, wiesz, ja ci coś powiem, bo ona naprawdę dużo by chciała mieć i tu kartki pisze i tu reżyseruje i tu wymyśla i tu to i tu tamto i tu podpuszcza mnie, żeby to w internecie zobaczyć. Ja mówię, słuchaj, nie mam teraz czasu, daj mi święty spokój, bo to internet masz i na telefonie internet masz i tu i tam. Ja mówię, nie mam teraz, bo ona chce dojechać gdzieś tam do tych firm ochroniarskich, powiedzmy. Padło ją odnośnie firma, chce dojechać tu, no to jedna pod markami, a ona jako ta była warszawianka nie ma zielonego pojęcia, jak teraz dojechać. I wiesz, tutaj wiesz, że smartfon to ci pokazuje, o której godzinie wyjazd, gdzie jesteś, co, gdzie, o której masz odjazd, jaki i tak dalej. Ona tu się podnieca, że ja tu mam taką wiedzę ze smartfonów takich. Ja mówię, słuchaj, po co ty tam jeździsz? I ona pójdzie to gdzieś żebrze, dostanie kawę na przykład z mlekiem, albo samą kanapkę. Na policji była na tym, pod dwójką na placu bankowym, to była i powiedziała, że żona jest głodna, a ta policjantka mówi komendantka, że proszę pani, ale to ciężko pracujemy my tutaj, ale wy też jecie, a ja jestem bardzo głodna, bym chciał. I dały jej tam kanapkę, słuchaj, leryku, śmiech. Słuchaj, może jest głodna, policjanci pracują, ale policjanci pracują, mają pensję i w czasie pracy trzeba coś jeść, nie? No, no. Ale to nie znaczy, że ktoś jest ustawiony, żeby się dzielić jedzeniem. Nie, bo idzie do pracy po prostu po to, żeby zejść, bo się przecież w pracy je, nie? No, oczywiście, no. Także patrz, jaka ty mądra jesteś. Wszystko wiesz, bo to wiesz, takie są zasady. Ktoś pracuje, kupuje, to i je, ale to niby dlaczego ona miałaby za darmo kanapkę dostać? Ale ona tak w ten sposób mówi, a to, że jest niepełnosprawna, a to, że tu raz u stomatologa nogę na nogę założyła, bo ta babka się zastanawiała, czy jej plombę zrobić, czy nie, a jej się coś należało. Ona mówi, ja się stąd nie ruszę, nogę na nogę założyła, mówi, to pani problem. Ona poszła po całym tym biegu. Biegała, jej w końcu tę plombę zrobiła. Nie chcę być złośliwy. Posłuchaj, coś ci powiem. Jej problem jest to taki, że się powinien narodzić człowiek, który jest zastępcą Hitlera i zrobić jej eutanazję. No i to taki jest finał taki.
albo chce żyć i chce sposób życia, tak? A jak chce tylko brać, to przynależy do eutanazji. No, ale widzisz, ale Hitler tak wymyślił. Słuchaj, Ewa, a czy ty nie jesteś ta Ewa Braun? Nie. Nie należy do tych, bo nie lubię przemocy, także wiesz, bardzo się tym różnimy. No ja wiem, ja żartuję, ale wiesz, bo tamci to już dawno nie żyją, bo to kiedy to było dawno, to Janek Witek rozpaczał i te piosenki niemieckie jednak bardzo pozytywne puszczał, te Chris Derk, takie bardzo ładne, słoneczne piosenki puszczał Janek Witek i w końcu na zawał serca umarł, a że wziął na tą wiedźmę, wiesz, jakiś kredyt, potem ona nie spłacała i tutaj 2 lata nie było, potem jak przyszła, to ją to opieprzał, za każdym razem zresztą opieprzał, a teraz... No. Jak wzięła pieniądze, to uciekła, pieniądze przepuściła, wtedy wróciła. No tak, tak, ja tu mam nawet, wiesz, całą rozpiskę będziemy czytały. 3400, czy ile tu Janek Witek, wiesz, wziął. I to jest strasznie śmieszne, jak on ciągle mi na tą Litką narzekał, a jak zobaczył, że nie ma na papierosy tutaj, to zaraz dzwonił do Litki, bo to Żydówka przyjedzie i mu 12 zł na papierosy da.